Ten film będzie poświęcony tematowi środki trwałe w budowie. Środki trwałe, jak wiadomo, to są pewne aktywa, które mają nam służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, tylko że często zanim one zostaną bezpośrednio wprowadzone do użytkowania, mają status środków trwałych w budowie. To znaczy e, trzeba wybudować jakąś halę produkcyjną lub też e, dokończyć budynek socjalno-biurowy czy też wykonać pewien magazyn. Wiadomo, że to zajmuje dość dużo czasu i określoną sumę pieniędzy. Tylko że część kosztów możemy uznać za wspólne. To znaczy e, zarówno halę e, produkcyjną czy budynek socjalno-biurowy czy magazyn trzeba w jakiś sposób ochronić. Możemy zużyć jakąś energię elektryczną na budowę trzech elementów, w których oczywiście później każde oddzielnie będzie funkcjonowało w bilansie i miało inne przeznaczenie, jak również na utrzymanie zaplecza budowy mogą być poniesione dodatkowe koszty, nie. Trudny do rozdzielenia na poszczególne składowe, czyli ile z tych 60 tysięcy z tych dodatkowych kosztów przeznaczono na halę produkcyjną, ile na budynek socjalny, czy ile na magazyn. Wiemy, że łączna suma dodatkowych kosztów, które nie nazwiemy, że to są koszty bezpośrednio związane z konkretnym obiektem, Możemy w tym momencie te koszty w jakiś sposób rozliczyć, żeby później już w ramach przyjęcia danego środka trwałego do użytkowania wiedzieć, jak rozliczyć te koszty wspólne, które jednak powstały, a nie dotyczą konkretnie któregoś z tych obiektów, które mamy w trakcie budowy. I w tej sytuacji trzeba obliczyć, jaki udział jest procentowy. Kosztów wspólnych do łącznej sumy tych kosztów bezpośrednich, które zostały wyraźnie rozdzielone na poszczególne składowe. I tak jak tutaj jest to zapisane, wystarczy podzielić pozycję kosztów wspólnych przez, przez łączną sumę kosztów bezpośrednich, które zostały poniesione w ramach większej inwestycji, na której się składała kilka pojedynczych elementów, i wówczas będziemy mogli policzyć. Ten wskaźnik razy te koszty bezpośrednie, i wtedy dla każdego z tych obiektów możemy policzyć konkretnie, jaka część tych 60 tysięcy przypada na np. Na halę produkcyjną, czy na budynek socjalny, czy magazynowy i dzięki temu te 60 tysięcy rozdzielone na początek, oczywiście nie bez rozdzielenia yy, możemy określić ile składa się yy, te 60 tysięcy możemy przypisać z nich 34 tysiące na halę produkcyjną 20 tysięcy na budynek socjalny, na podstawie tego, ile kosztowało nas wyprodukowanie każdego obiektu. Jeżeli już znamy koszty bezpośrednie i ile z tych 60 tysięcy przypada na poszczególny obiekt, który jest w ramach większej inwestycji, możemy określić koszt całkowity budowy środka trwałego z uwzględnieniem kosztów wspólnych.